Zorganizowaliśmy ten dzień, aby zachęcić tutaj i pokazać naszym potencjalnym studentom, jak fajna i ciekawa jest logistyka. Chcemy ukazać ten aspekt bardziej praktyczny, chcemy im przedstawić nie tylko metody, jakie można w logistyce stosować i jak rzeczywiście wyglądają zadania logistyczne, ale również i przede wszystkim stworzyć zajęcia praktyczne, na których będziemy mogli pokazać im już konkretną pracę do wykonania. Zaprosiliśmy różnego rodzaju szkoły średnie, między innymi ekonomika naszego polskiego, z którym podpisaliśmy zresztą umowę niedawno. Wybrałem logistykę, bo w sumie teraz jest dużo możliwości, jeśli chodzi o logistykę. Bo nawet po technikum można już znaleźć zawód typu, nie wiem, w jakimś magazynie, czy nawet jako kierowca wózków widłowych, tak, po ukończeniu kursu. No jest to w sumie alternatywa, bo czytałem różne statystyki i tak dalej, jest na tym dobry zarobek. Można dobrze zarobić, dlatego też logistyka. Logistyka to jest coś, co chcę dalej rozwijać, tym bardziej na studiach. To jest coś innego, ciekawego. Coś nowego, co wchodzi właśnie teraz na rynek. Do tego są potrzebni zarówno pracownicy, jak i studenci, którzy są liderami w tych kołach i dzięki temu jakby namawiają młodszych kolegów, a my ze strony naszej pracowników pokazujemy im drogę wyboru i możliwości. A logistyka jest tak świetną dziedziną, która łączy wszystkie właściwie nauki z sobą razem wzięte, no i cały świat poprzez różne postępowanie.